Dzień dobry, YouTube, witajcie w kolejnym vlogu. Ja mam pustą suszarkę, więc muszę coś na niej powiesić. Pusta stać nie może. Dlatego doszłam do wniosku, że puszczę puszynową pościel, ponieważ nie wiem jak wy, ale ja zawsze jak kupię pościel, ręczniki, ściereczki kuchenne, ja wszystko zawsze piorę, a nie mam żadnych jasnych rzeczy, żeby połączyć właśnie z pościelą, więc puszczę ją samą. A ja mam dość duży bęben w pralce, także w sadu mam z tego co dobrze pamiętam, to chyba na 8 kilo prania. A ostatnio Weroniczka już pytała mnie, kiedy będzie puszynowa pościel, kiedy będzie puszynowa pościel, więc po prostu wypiorę i jak będę zmieniać pościel, chyba w przyszłym tygodniu, to jej już założę właśnie puszynową pościel i będzie miała puszynowe sny. Dobra, teraz się muszę tutaj do niej dostać. Płyn nalany, kapsułka w środku, nastawimy na 50 stopni, ponieważ pościel ja zawsze piorę w 60, ale to jest takie pierwsze pranie odświeżające, więc nastawiłam na 50 i jedziemy. Ostatnio wysłałam Dominika na zakupy, bo mi się kilka rzeczy skończyło i kupił m.in. płyn do pukania Lenor niebieski. To jest mój ulubiony zapach, jeżeli chodzi o Lenory. Lubię jeszcze żółty, ale to jest Lenor, który pamiętam, jak przyjechałam do Irlandii, to kupowałam cały czas na okrągło, bo to był jeden z takich pierwszych zapachów, który najbardziej przypadł mi do gustu. Ale też ostatnio porównywałam w Polsce płyny do pukania i niestety odpowiednik tego płynu nie pachnie tak intensywnie, jak pachną nasze płyny, a szkoda. Jestem ciekawa, jak płyny, które widziałam na półce, nie miałam okazji kupić ani testować. Kokolino? Kokolino chyba wróciło do sprzedaży. Dajcie znać w komentarzach, jak używacie, czy fajnie pachną, czy jednak nie. Dzisiaj szybkie śniadanie i muszę się ogarniać, bo czekam na Dominika. Szybko sobie wrzuciłam kanapkę z serkiem red cheddar do grilla. Czyli taka grillowana kanapka, jeszcze ciepła i kawa. I pokażę Wam kawę, którą dostałam od siostry. Nie wiem, gdzie moja siostra ją kupuje, ale jest tak pyszna, ma tak wyrazisty smak, że powiedziałam do mojej siostry ostatnio, że jak nie spotkam tej kawy u nas tutaj w Dublinie, to będzie mi paczki z Londynu robić i kawę będzie mi wysłać, bo ta kawa jest naprawdę przepyszna. Ale pogoda ostatnio krzyżuje mi plany. Wczoraj sobie zaplanowałam, że po pracy pojedziemy do miasta. Załatwimy to, co mamy załatwić, a dzisiaj rozpoczniemy odświeżanie, malowanie sypialni. Przyjechaliśmy wczoraj do domu, ja miałam tylko zabrać aparat, bo się z Wami rano przywitałam. Słuchajcie, jak wracaliśmy z pracy, to przeszła pierwsza chmura, a jak już byliśmy na górze, zostawić zakupy, skorzystać z toalety, sprawdzić, czy Lili ma pokarm suchy, czy ma wodę i zabrać kamerę, to słuchajcie, kolejna chmura przyszła, tak zaczęło strasznie lać, tak zaczęło pucować, więc ja mówię, nie, dobra, odpuszczamy sobie miasto, nie jedziemy. No i dzisiaj jest ten dzień, gdzie zaplanowaliśmy sobie po raz kolejny wyjazd do miasta. Zresztą ja też wyprałam pościel z myślą, że wystawię ją na balkon. Niestety w tym momencie nie jestem w stanie wystawić suszarki, balkon cały mokry, szyby mokre, od sąsiada kapie. Straszna nawałnica przed chwilą przeszła, ale do miasta jedziemy, postaramy się wszystko sprawnie załatwić, wrócić do domu, ponieważ Dominik chce rozpocząć malowanie, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro rano, ale chce właśnie rozłożyć się z malowaniem, chce już pozamykać odświeżanie ścian, żeby było z głowy, też musimy odebrać zasłony, które są w wyczyszczeniu, także wszystko byśmy to chcieli dzisiaj załatwić, oprócz tego, Zenek mi się tu znowu wbija, oprócz tego jeszcze musimy zrobić zakupy spożywcze, no i na mieście musimy załatwić to, co musimy załatwić. Więc zabieram kamerę ze sobą, jedziecie z nami. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie pogoda. Obstawiajcie w komentarzach, będzie słonko, bo tak jak na razie po tej ulewie świeci słonko, czy będzie deszcz. Ale stare irlandzkie przysłowie mówi, że najpiękniejsza pogoda jest między kolejnymi opadami deszczu i to by się zgadzało. Przed chwilą Wam powiedziałam, co mówi stare irlandzkie przysłowie, a teraz możecie zauważyć, że jestem w okularach przeciwsłonecznych, świeci słońce, a tutaj moja mała gwiazdeczka. Nie wiem, czy zdążyłaś zauważyć, ale wyprałam Ci pościel z puszynem. Co prawda nie schnie, nie schnie na balkonie, bo pogoda jest w kratkę, ale jest rozwieszona już w domu. Także następna pościel będzie z puszynem. A tutaj? Siema. Wujek. Pan Dominik. Pan Dominik. No właśnie często nam piszecie pan, pani. Ja wiem, że jesteście dobrze wychowani, ale naprawdę my się nie obrazimy, jak będziecie napisać po imieniu Aga, Agnieszka, Domo, Dominik, operator. Naprawdę, nie musicie pisać przez... O, słuchajcie, pada. Tam świeci słońce, a tutaj jest ciemna chmura i pada. Muszę Wam to pokazać. Irlandio, zdecyduj się, jaką pogodę chcesz? Jeżeli pojedziemy w przeciwnym kierunku, to wtedy będziemy mieć słońce, czyli tam. A jak pojedziemy w kierunku tutaj właśnie, gdzie pojechało to czerwone auto, ale autobus stanął, stoimy, to jedziemy w deszcz.
Udało się, Warno spotkałam stojak na ręcznik kuchenny i przy okazji pokazałam przed chwilą operatorowi okulary do obierania cebuli. Chyba mu takie fundne. Akurat idealnie wpasowują się w kolory kuchni. Operator się śmieje, bo stoi przy kasie właśnie i płaci. Stoję właśnie w kolejce w Penny i zobaczcie, co znalazłam. Coś podobnego jak żele antybakteryjne i etui z Bath & Body Works. Fajny pomysł, a cena? Zaraz wam powiem, euro 50. Wróciliśmy do domu i słuchajcie, w pierwszej kolejności powiesiliśmy zasłony, żeby były jak najmniej zmięte. I już wiszą, ale trochę żeśmy się z Dominikiem zmachali, bo tak, no ja Dominik stał na krześle, ją podawałam. One są ciężkie, suwały nam się, ale się udało. I powiem wam, że pomieszczenie już automatycznie po powieszeniu zasłon się zmniejszyło. A tutaj ten mały łobuz, ten sierściuk czekał na nas przed drzwiami. I musimy uważać, ponieważ sąsiedzi nasi mają pieska. I parę razy się zdarzyło, że otwieraliśmy drzwi, a ten piesek stał u nas pod drzwiami. Jakby tak zobaczył kota, wparował, to ona by się na pewno przestraszyła. Także musimy uważać. Pod łóżko. No, piesek też pod łóżko przed myszką. Musiała gdzieś wysoko na komodę, no na szafę by nie dało rady. Ani w jednej sypialni, ani w drugiej. W każdym razie musimy właśnie uważać, jak my wychodzimy z mieszkania, żeby ona po prostu nie była gdzieś blisko i żeby ten piesek nie wparował. W każdym razie zasłony już wiszą, jeszcze zrobiliśmy zakupy w polskiej hurtowni, jechaliśmy normalnie, tak okrężnymi drogami, ale wszystko kupiliśmy i zaraz się zabieram za rozpakowywanie, tylko muszę jeszcze odkurzyć. Zabieram się za odkurzanie, a jest u nas za 28. Fajny dzień? Tak, bardzo tak? Fajny. Waszka sobie dużo fajnych rzeczy kupiła na jesień, zakupy się jej udały. Buty sobie bardzo tylko, fajne nie kupiła. Byliśmy w Klersie. No, nie byliśmy w Klersie, bo w centrum, nie wiem, chyba w Ilaku jest, ale nie jestem pewna. Jest w Ilaku? Klers? Tak. Ja nie tak. jestem pewna, czy jest w Ilaku. Tam byłam. Wiem, że w Blanchu, w Sorts jest Klers, ale tutaj w centrum, gdzie myśmy byli, akurat nie. Na Graftonie chyba też nie ma Klers, nie widziałam w każdym razie. Jak byliśmy, chciałam kupić jeszcze eustomy do sypialni, bo chyba będzie malowanie, już nie wiem teraz, czy operator będzie miał ochotę, czy nie. I chciałam kupić na stół, ale było takie brzydkie i nie kupiłam i przebrane. Dobra, zabieramy się za dalsze działanie. Co, pomożesz mi? Pomożesz mi? Pomożesz mi? Pomogę ci! Ja zabieram się za rozpakowywanie zakupów. Zobaczcie, wędlina, wszystko jeszcze leży w torbach. Tutaj kupiliśmy taką włoszczyznę, chyba tak to mogę nazwać. Dość dużo jej, ale mam w planie zrobić i rosołek, i może zupę ziemniaczaną, no zobaczymy. Także kupiłam włoszczyznę. Tutaj o, między innymi dwie duże reklamowy pieczarek, ponieważ w planie są i chyba jutro zrobię gołąbki z ryżem i pieczarkami, nie z mięsem, ja nie przypadam za gołąbkami z mięsem. Ale za to bardzo uwielbiam z pieczarkami, zresztą ja kocham pieczarki i kupiłam właśnie i do gołąbków, i na sosik, i dodatkowo jeszcze o ile nam zostaną, bo zobaczymy, bo wiadomo, pieczarka się zredukuje podczas duszenia, jak zostaną, to sobie zamrożę, będę miała właśnie albo do zapiekanek, albo do tostów. Fajnie właśnie chlebu i zwykły serek żółty, pieczarka i fajne grillowane kanapeczki. No i tutaj jeszcze rzodkiewka, cebulka, ogórki, kapusta, śmietana, chleb, drugi już zamrożony, to jakieś ciacha, paluszki dla Weronisi, ziemniaki, śmietana, maltanki. Tutaj wzięłam Weroniczce sos pomidorowy, ona bardzo lubi ketchup, spaghetti, wszystko co związane z pomidorami, więc dla niej sos pomidorowy. I gołąbki będą samym ryżem, nie chciała z mięsem. Więc robię z jej samym ryżem i do tego właśnie sos, tutaj danonki, morliny, polędwica sopocka, cienkie plastry, bardzo fajne takie cieniutkie plasterki, w ogóle bardzo lubimy wędlinę cienko pokrojoną, kubusie, olej, ryż, który poleciła mi moja mama, jaśminowy właśnie do gołąbków, podobno bardzo dobry. Ser żółty, tutaj kolejne opakowanie sera żółtego, trzecie opakowanie sera żółtego, wzięłam na próbę tego i tego właśnie jeszcze nie jedliśmy. Parówki berlinki, tutaj czokotubka karmelowa, chyba gdzieś jeszcze jest jedna albo jeszcze dwie, gdzieś tutaj w tych zakupach. Tutaj dyski chińskie, gruszka, na którą mnie naszła ochotę właśnie, że Dominik stał przy kasie. I w sumie to tyle, no tutaj jeszcze rzodkiewki, cebula, śmietana, tutaj gdzieś mam jogurt naturalny, szczypiorek. I za te wszystkie zakupy zapłaciliśmy 70 parę euro, nie wiem gdzie jest paragon, chyba już wyrzucony, a nie, tutaj jest paragon, zaraz wam powiem, zapłaciliśmy za wszystko dokładnie 76,83, więc muszę wam powiedzieć, że opłaca się robić zakupy w
polskiej hurtowni. Może nie ma tutaj mięsa na obiad, ale słuchajcie, jest wędlina, są sery, są danonki, śmietana, warzywa, owoce, no dużo fajnych rzeczy. I tutaj jest stojak na ręcznik, który zaraz rozpakuje operator. Tak, a ty dostaniesz siateczkę, kotek dostanie siateczkę. Już czekasz na torbę papierową, tak? Czekasz. Wiecie co, ta karma, którą wam pokazywałam, kanagal, którą ostatnio kupiłam, ona jest przez Lili zjadana już w ostateczności. Jak dostanie royala pomieszanego z karmą kanagan, to najpierw wyjada royala, a później na końcu, ale to już musi być głodna, bo ja nie dosypuję jej więcej royala, bo tak jak wam powiedziałam, chcę ją przestawić, to dopiero na końcu, jak już resztki w misce kanagana zostaną, to ona wtedy, słuchajcie, wyjada to, co jest w miseczce. Także przestawić zwierzaka z royala na inną karmę jest naprawdę ciężko, ale ja jestem uparta jak nigdy i będziemy tutaj karmę zmieniać. Tak, jak na razie jest na tej karmie tydzień chyba z hakiem i wszystko jest ok, nic się nie dzieje, no zobaczymy, czy będą się pojawiać puste placki, czy nie. Ach, rozpomożesz mi rozpakować zakupy, wyciągniesz tu rzutkiewkę albo gruszki z torby, tak? Ty mały słodziaku, ty słodziaku, słodziak czy łobuziara, co? Słodziak czy łobuziara, trochę tak i trochę tak, co? Kicia, kicia. Ty diabełku mały. A chyba jeszcze dzisiaj nie jadła ryby, ma w lodówce ugotowaną, więc chyba zaraz jej tam. No co tu ciekawego w tej polskiej hurtowni kupiliśmy? Serek. Tutaj bardziej coś dla ciebie jest. O, tu. Tu byś na pewno strzemała szyneczkę. Ale Lili takich rzeczy nie dostaje, tak? Możesz sobie powąchać. Tak wygląda stojak właśnie, którego szukałam, marka Joseph Joseph. Fajnie, że udało mi się go spotkać, ale powiem wam, że sprawdziłam sobie wcześniej, gdzie są dostępne. Czy są dostępne właśnie w Debenhamsie, czy są dostępne w Arnott's i pokazało mi Arnott's. Nawet nie szłam do Debenhamsa, tylko od razu poszliśmy do Arnott's i on kosztował 34, ładny fokus, poproszę 95. Także ściągamy. Zakładamy ręcznik, tutaj mam końcówkę, ale chyba sobie nie poradzę jedną ręką. Tutaj mam końcówkę, ale mam już nowe kupione. I to jest ten większy stojak, bo są jeszcze mniejsze. Nie wiem, czy w wersji jasnej, ja nie poradzę sobie, za chwilę nałożę. Wiem, że są mniejsze, bo te szare, które widziałam w Meadows, były mniejsze, ale ja wybrałam sobie ten większy z racji tego, że ręczniki, które ja kupuję, są dość duże. Ja je bardzo lubię, to jest Regina Blitz. I słuchajcie, on jest ciężki, także on będzie bardzo stabilny, ja sobie go postawię tutaj, nawet jak się coś, nie wiem, ubrudzi czy skurzy, to przynajmniej szmatką przetrę, a ten metalowy, który tutaj był, to naprawdę z upływem lat wyglądał coraz gorzej.